Szanowni Państwo, bardzo jest mi miło powitać Państwa po tak długiej nieobecności w Miejskiej Galerii Sztuki i w przestrzeniach Zakopiańskiego Centrum Kultury. Wczoraj mieliśmy przyjemność otwierać także po wielomiesięcznej przerwie wspaniałą wystawę Państwa rodziny, Państwa Dolużechowiczów. Dziś mamy wyjątkową uroczystość związaną, co przykro mi powiedzieć, ale mam nadzieję, że jeszcze mamy tę chwilę, żeby być z twórczością pana Józefa Wilkonia. I w tym momencie chciałabym, drodzy Państwo, żebyśmy przywitali artystę, który jest powtórnie w Zakopanem z nami. Bardzo serdecznie dziękuję. Od kilku miesięcy w ramach salonu marcowego i pokazu filmów o sztuce gościmy prezentację dzieł pana Józefa Wilkonia pod wspólnym tytułem Ilustracja, rzeźba, film. W tym roku w szczególnej odsłonie także pokaz filmów o sztuce. I tak jak powiedziałam na wstępie, no niestety zbliża się finisarz, ale nie myślmy o tym. Dzisiaj spotykamy się w ramach trwającego właśnie Festiwalu Literackiego w Zakopanem. Szanowni Państwo, chciałabym jeszcze przywitać wśród nas kuratorkę wystawy i dobrego ducha, sprawczynię tego projektu, panią Urszulę Dubowską. Pani Urszula Dubowska jest naprawdę naszym dobrym duchem, bo oprócz tego, że jest wieloletnim pracownikiem TVP Kultura, a nie muszę mówić, co to dla nas znaczy z punktu widzenia promocji, wspiera nas także, ponieważ jest członkiem Rady Programowej Zakopiańskiego Centrum Kultury. Szanowni Państwo, jeżeli kogoś pominę, to bardzo proszę o wybaczenie, natomiast widzę, że jest z nami skład Komisji Kultury, przede wszystkim przewodnicząca Komisji Kultury, pani Lucyna Galica-Jurecka. Widziałam również pana profesora Jerzego Jędrysiaka. Serdecznie witamy, to również Komisja Kultury. Dziękujemy za obecność. Ja pozwolę sobie na takie dygresje w trakcie mojego powitania. Nie dalej jak 2 dni temu miałam przyjemność gościć Komisję Kultury w naszej nowej siedzibie w trzykondygnacyjnej kamienicy na dworcu PKP, gdzie rozwijamy swoją działalność wystawienniczą, muzyczną, a działa już wspaniałe Centrum Informacji Turystycznej. Widziałam także na sali w związku z trwającym festiwalem literackim i oczekiwanym werdyktem Nagrody Literackiej Miasta Zakopane członków kapituły Nagrody Literackiej Miasta Zakopane. Jest z nami pan Tomasz Jastrun i pani Iwona Smolka. Serdecznie witamy. Dziękujemy za obecność. Jeszcze w lipcu, drodzy Państwo, jest przed nami wielkie wydarzenie, w tym roku 20. edycja, którą organizuje Zakopiańskie Centrum Kultury, 20. edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej i jest z nami pan dyrektor tego festiwalu, pan Rafał Monita, którego też serdecznie witam. Szanowni Państwo, czekamy jeszcze na pana Rafała Królikowskiego, znanego aktora, który w dalszej części naszego spotkania przedstawi nam fragmenty książek, których autorem i ilustratorem jest oczywiście pan Józef Wilkoń. W tym momencie, drodzy Państwo, rozpoczniemy tak zwany pokaz ilustratorski. Ja, jeżeli mogłabym ze swojej strony jako dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury dziękując za obecność pana osobiście, za obecność pana twórczości. Nie będę już mówiła tego, o czym mówiła kurator wystawy pani Lidia Rosińska na jej otwarciu. Natomiast chciałabym, szanowni państwo i drogi panie Józefie, podziękować za powrót do dzieciństwa. Za powrót do misia, do płomyczka, do świerszczyka. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ta wrażliwość, jak mówił o twórczości, takiej, jaką reprezentuje pan Józef Wilkoń, mój ukochany Józef Czapski, że jest to swoboda tajemna, że tę wrażliwość myśli, wspaniałej ręki, ducha, otwarcia na drugiego człowieka
ciągu tych kilku miesięcy mogliśmy w tym trudnym świecie i bardzo trudnych czasach przekazać, zwłaszcza tej naszej młodej publiczności. Teraz już oddaję głos naszemu artyście. Jeszcze raz kłaniam się i serdecznie dziękuję. Dziękuję za wyjątkową wrażliwość, jaką jest zrobiona. Jest to moim zdaniem jedna z moich najładniejszych wystaw, biorąc pod uwagę miejsce i biorąc pod uwagę sposób, w jaki pokazano eksponaty. Czuję się wzruszony bardzo i trochę nawet powiedziałbym zakłopotany. No, ale postaram się nadrobić, uspokoić i nadrobić to wzruszenie. Mam świetne warunki, jakie mi tutaj przygotowano, żeby podzielić się z Państwem małymi próbkami mojego warsztatu. To nie będzie to samo, co dzieje się w mojej pracowni, bo to, co tutaj jest czyściutkie, czyste wody, a jak Państwo widzicie, powiedzmy w ogromnej przewadze mojego warsztatu jest technika wodna. Z grubsza biorąc, właśnie to woda czyni to, co się dzieje, a dzieją się przeróżne rzeczy, kiedy ja na mokrym papierze przy dużej ilości wody wprowadzam barwniki, ciecze różne, które się tam po swojemu zachowują. Jest to oczywiście gra przypadku. Częściowo steruję, częściowo mi się udaje, a częściowo sama natura, sam przypadek rządzi tym, co powstaje. Mówię to wyraźnie, bo chcę się podzielić moim przekonaniem, że przypadek jest bardzo istotnym momentem, który sprawia, że w naszym życiu dzieją się różne nieoczekiwane rzeczy. Żeby się nie rozrzedzić, skoncentrować, dziękuję Państwu bardzo ogromnie za przybycie i postaram się wobec tego cokolwiek zademonstrować, co zilustruje. Z grubsza biorąc, u mnie było tak, że od wody przez bardzo miękkie rzeczy do rzeczy twardych, aż bardzo twardych, takich, że miejscami jakby wrażenie, że są drzewa lichnicze. A to wszystko polega na tym, że tam, gdzie woda, tam akwarela, tusz, gwasz, a tam, gdzie są rzeczy twardsze, to gęsta tempera, powiedzmy, wreszcie pastele, a nie mam tu przypadku książeczki, która powstała z rzeźby. To był ostatni etap, kiedy szukając nowych środków warsztatowych dla książki, dla ilustracji, zrobiłem po prostu rzeźby, które fotografowałem, odpowiednio je tam ugraficzniając i w ten sposób powstała książka, której nie mam, którą bardzo lubię, Psie życie. Tam jest dialog psa z wilkoniem. Właściwie nie dialog, tylko monolog psi o tym, jakie więzi wiążą nas z psem i na odwrót Psie życie. Więc ona jest powstała po prostu przez użycie rzeźby, używając to tych sposobów, mówiłem, że to jest tak zwana ilustracja przestrzenna. No, jak jest demonstrowana w oryginale, jest przestrzenna, ale po sfotografowaniu i po wydrukowaniu jest oczywiście jak każda inna ilustracja. No dobra, no to ja wobec tego spróbuję. Pieczkę. O, nie było, to nie było nie zamiarem, bo zamiarem moim. Bo zamiarem moim było pokazać, jak ja używam wody, że pracuję z wodą. A jeśli pracuję z wodą, to tak jak ja używam wody, muszę mieć w pozycji poziomy. Bo na ciebie wszystko spłynęło.
No dobra, tak żeby zobrazować. Panie Stefanie, może być Pan moim asystentem? Gdzie Pan jest? Nie ma Pana Stefana, a kto chce być moim asystentem? A jest Pan. Nie mam tu na tej wystawie moich królików doświadczalnych, czyli moje ukochane konie lub pawie. Zacznę od pawi, żeby pokazać, że one są dla mnie taką palcówką, jak dla pianisty, powiedzmy, dla ćwiczenia rąk, dla ćwiczenia palców. Tak dla mnie właśnie pawie są okazją, żeby demonstrować, żeby pokazać, co można zrobić, używając takiego warsztatu, takiego tworzywa jak ja, to znaczy na przykład wodę. Mam nadzieję, że z tyłu też widać, co robi woda z farbą, która po prostu spada z pewnej wysokości. Ale można również dotknąć. A oczywiście to samo się dzieje z narzędziem, gdzie linia po prostu potem tak się ładnie rozpływa i jest szarpana, ma swoją bardzo bogatą strukturę. No i posługując się każdym gestem z dwóch stron, można robić i tak, i owak, ale na przykład powiedzmy pędzelek zanurzony w tuszu działa jak pióro. Jaka przeurocza cisza. No. Proszę Państwa, będzie to jeden z pawi. Tak, nóżki mu musiałem uciąć. Ale to jest przykład po prostu tych wszystkich sposobów, których używam. Kiedy jeszcze wszystko jest wilgotne, zrobimy drugiego pawia troszeczkę czystszą wodą. Bardzo chłonie ten papier. Pawie pióra to jest jakiś cud natury, co tam się dzieje. Na ogół tam się dzieją takie rzeczy w okrągłych formach. W domu mam złoto, nie wziąłem go ze sobą. Mamy teraz bardzo dobre materiały, farby, akrylowe złoto. I tu powinienem za chwilę wpuścić ździepko złota, tak jak to jest w pawi pióra. Ale nie muszę tego robić. Możemy to zastąpić innymi sposobami. I oczywiście takie impresje na temat tych piór. Można jeszcze się oczywiście bawić, zbliżać coraz bardziej do natury, do tego, co się rzeczywiście dzieje z piórami.
Ja to oczywiście troszeczkę dynamizuję. Poszczególne pawie pióra, jak gdyby wychodzą z wachlarza, tworzą takie pierzaste boczki. A dajmy mu trochę koloru. No, pióropusz, pawie wachlarz mamy, ale co się dzieje z pawim korpusem? Trzeba go namalować. Ten jest czarno-zielony, to go zrobimy bardziej niebieski. No, ty będziesz w innej pozycji, bracie. Będziesz z przodu. Tak. Ten paw stoi bokiem, a ty będziesz stał z przodu. No i nóżki. No i pawi czubek. Nie można sobie wyobrazić pawia bez tego pięknego czubka. No ale ponieważ jest ich dwójka, to będą ze sobą rozmawiać, więc się zwraca do swojego kolegi. Dobra. No i oczywiście troszeczkę mu damy konturu, żeby było wyraźnie widać, że to jest jego pióropusz. Tu z boku troszeczkę widać skrzydła, które u tego pawia są w tej pozycji. Jeszcze profil szyi pawiej, która nie jest szyją łabędzią, ale również bardzo piękna. No właśnie, i teraz oczywiście mógłbym jeszcze to bardzo bogacić, pokazując, ile tych elementów mogę wprowadzić. I każdy z tych elementów sam w sobie jest takim zabiegiem zdziepku abstrakcyjnym. Ale jak się to wszystko razem ze sobą zestawi, okazuje się, że jest to przedstawiające, jak się uprzemy, to każdy się w tym dopatrzy pawia. Dobra, proszę Państwa, to tyle na razie, bo jeszcze chciałbym pokazać troszeczkę inne zabiegi. Tego położymy na ziemi. Teraz zademonstruję Państwu błyskawicznie, co ja chcę czasem uzyskać. Co ja chcę uzyskać właśnie z jednorazowego użycia pędzla. Postaram się błyskawicznie. Więc wszystko to jest przypadek, że ten pędzel jak chce, to bierze ciągną linię, jak się go tak ułoży, że na przykład chce mieć grzywę, to będę miał grzywę, bo ona się tutaj, ten pędzel rozczapierza. No i to jest ta cała zabawa z narzędziem.
mamy czarne. Nie ma czarnej, nie szkodzi. Picasso mówi, jak nie mam niebieskiej, to kładę czerwoną. No dobra. I wody. Jest czarna, świetnie, dobra. Przygotuję wam kolejny papier. A jeszcze patrzmy się i pamiętajmy, że to co robimy okazuje się różnorodne przez czas, miejsce, sposób. I na przykład ja wiem, że to co tutaj powstanie na takim świeżym namalowaniu, to daje te efekty po prostu prześwitu tła i bardzo się ten rysunek bogaci. Oczywiście mógłbym użyć pióra, żeby była bardzo ciągła linia, ale akurat mi się podoba, że on tu na początku daje głębszy, pełniejszy rysunek, a tam dalej jest coraz cieńszy. Te koniki wilkonia, one, jak spróbujesz tak spokojnie, po troszeczku namalować, jak wygląda główka konia wilkonia. Jest to w przybliżeniu głowa konia arabskiego. Natura stworzyła coś tak obłędnie pięknego jak koń arabski. Kto widzi, jak słodkie, jak śliczne są chrapy, nie tylko dla oka, ale w dotyku, jak błyszczą oczy Araba. To jest cud natury. Dlatego ja tak chętnie i dużo się bawię z rysowaniem, malowaniem koni, zwłaszcza koni arabskich. Dobrze, tutaj jeszcze mamy czarną farbę, tak? Mamy. Akurat pokażę przykład. Kiedy użycie pełnokryjącej farby może nakrywać formę jedną na drugiej i w ten sposób możemy łączyć te efekty przejrzystości, a jednocześnie dobrego krycia. Więc jednocześnie stale widzimy w pracy, jak to fajnie, że ta farba albo mocniej kryje, albo się tak lekko rozrzedza i potem mamy tą szarość. Gdybyśmy zrobili wszystko czarne, byłoby też pewnie dobrze, ale nie byłoby tak bogate. Jest tutaj jakieś dziecko, które się chce zabawić. Weź sobie pędzla i rysuj mu tutaj grzywę. A ja wezmę następny papier. A ten położymy na podłodze. No dobra. Dziewczyny, brać pani coś iść. Tu już, jak widzisz, jest ogon. I spróbuj mu dorobić taką ładną grzywkę dookoła. Tylko postawię ci. Czekaj. Dobra. I kolejny papier. Duży pędzel. Czyni swoje. Thank you.
Oczywiście im szybciej pracuję, im bardziej przywiązuję wagę dla ogólnej kompozycji, a nie dla realizmu, to zaczynają mi wychodzić rzeczy, które bardzo lubię, które są na styku realizmu i abstrakcjonizmu. W zależności od tego, jakiego narzędzia używam, są bardzo duże kontrasty między cieniutką formą, a dużą formą wyznaczoną przez szeroki pędzel. No i to jest tutaj znacznie więcej grafiki niż samego malowania, ale chcę to Państwu przy okazji zbliżyć, żebyście widzieli, na czym polega również ten mój pośpiech w pracy, bo jakbym się nie skupił i nie pospieszył, ten konik jest trochę bliżej, w związku z tym widzimy jego nóżki bliżej. Więc gdybym nie przyspieszył, to bym nie mógł uzyskać tych efektów, jakie daje pośpiech, to znaczy, a jeszcze farba nie wyschnie, że się da jeszcze prowadzić, a nawet, tak jak powiedziałem, drapać. No, zresztą niekoniecznie musi być czarne. Dobra. Niekoniecznie musi być czarne. Wprowadzimy sobie takiego tutaj, żeby było weselej. Czerwieńca. Jakbym miał w ręku taki pędzel, łopatę, to co teraz wypełniam, miałbym zrobiony jednym ruchem. I tak zresztą robię. Dlatego mam, chętnie używam bardzo dużych pędzli. Możemy i tak. Ten ma taką bardziej kostką, dużo grzywę. Dobra. Mogą sobie biec dalej w świat, nic im nie dolega. Możemy wziąć jeszcze jeden papier. Tego roku było rozkosz jechać i nawet pobocza w miastach, w Warszawie, z zostawioną zielenią, która się tam iskrzy od kwiatów posianych i nie strzyże się tej trawy, i to jest tak piękne. Więc wracam do tego, że te zwierzęta, zgoda, ale musi być również krajobraz. No dobra, więc żeby był krajobraz, to musi być ziemia. Oczywiście mogą się tutaj na ziemi dziać przeróżne rzeczy. A taki krzaczek, załóżmy, że krzaczek. No tak, ale za to
nakładam, jak biorę te farby, to ja je nie mieszam, tylko je biorę, wciskam i one na pędzlu, przy ruchu pędzla, każda daje o sobie znać. To są drzewa. Mają być drzewa. I drzewo ma to do siebie, że tętni tym wszystkim, co tam się dzieje. Ta kora, ta struktura, światło. Więc w związku z tym ja również używam takich sposobów. No zobaczę, wezmę tej bieli trochę. O, jak się tutaj ta kora sama zrobiła. Dlatego, że było drganie przy malowaniu. No dobra, ale już skończymy sprawę lasu. Dobra. W pewnym momencie pędzel już ma tak mało farby, że tak delikatnie rysuje sam. Jakbym chciał narysować tych kilkaset, czy może nawet tysiąc kresek, to bym nie miał czasu, to bym nie potrafił. Ale sama dynamika, ruch narzędzia powoduje takie różne rzeczy. Jakby mi pan przygotował trochę zieleni, bo jakoś się dzisiaj zaoczyłem w zieleń, a przecież zieleń to... Niech mi pan tutaj trochę tej zieleń. Tutaj może być ta zieleń. Dobrze, jak jest las? Jak jest las, oczywiście, to w lesie się dzieją różne rzeczy. No tam się coś pokazało za drzewem. Nie. Co to jest? No to dobra, to ja go tutaj jeszcze odkryję. Tu nóżka wychodzi. Dobrze. Damy mu trochę struktury, koloru. One są takie właśnie, jak maluję, takie właśnie szare. Dobra. Co będzie? Co będzie? Nie wiesz jeszcze, co będzie? Nie, jeszcze nie wiesz? Dobra, to już po takim zabiegu już na pewno się zgodzisz ze mną, że to jest pani Sowa. Pani Sowa tutaj na gałęzi trzyma się nóżkami, ma takie plamki na brzuszku. Troszkę za grubego użyłem narzędzia. Ale nie szkodzi, możemy mu troszeczkę poprawić rysunek. Oczka, uszka. Nosek i mordka. Dobra. Mamy też pana lisa. Dobrze. No i oczywiście, co znaczą drzewa
Co by to było, gdyby drzewa nie miały liści? To właśnie jest piękne, jak drzewa są pełne liści. Oczywiście nie mam czasu, żeby malować każdy listek osobno, ale za to używam takich sposobów, żeby robić wrażenie, że to jest drzewo liściaste. Niestety papier nieutrwalony, znaczy nieprzytrzymany, trochę tańczy. W związku z tym muszę go sobie przytrzymać, żeby się dał tak właśnie. W ten sposób działa jeszcze to tło i ilość farby i jej jasność i świeżość powoduje, że odpowiednio naciskając mamy dosyć bogate efekty. Jeszcze możemy się bawić, skoro tak, to może w ten sposób listki. Ale też naturalnie, że możemy, mamy na to sposoby, żeby te listki na pierwszym planie były ciemniejsze. No to wobec tego dobra. No żeby ten las był prawie gotowy, to jeszcze mu tam z tyłu damy troszeczkę zieleni. Przytrzymamy tą kompozycję z tej strony. Aha, no dobra, skoro tak, to spróbujemy zrobić drzewo iglaste. Troszeczkę się zaświerczyło. Dobra. No dobrze. No dobrze, to było tyle, żeby przy tej okazji Państwu uzmysłowić, co dzieje się przypadkowo, a jednak zamierzony sposób, używając odpowiednich narzędzi w odpowiednim czasie. Jakie to są te możliwości? To oczywiście się rozciąga w czasie i zdarzało się, że zrobiłem tego gołębia takiego gruchającego dla naszej księgarni. To była książka Pawie Wiersze. Zrobiłem go za 1,5 minuty. Opowiadałem o tym wczoraj tutaj na spotkaniu. Nie trzeba z tego wyciągać wniosku, że skoro 1,5 minuty, to wszystko jest łatwe i proste. No, ale to właśnie polegało na tym. Spróbuję to zilustrować. Jeszcze jeden papier. Że te 1,5 minuty to jest trochę parę lat wcześniej pracy. To patrzy na zegarek. No, jakby się uprzeć, jest gołąbek. Więc proszę Państwa, to w tym cały sęk, że jakbym go malował parę godzin, to bym tej uszystości, tej cudownej, aksamitnej tej powierzchni gołębich piór, to bym tego nie uzyskał. No więc właśnie na tym polega sprawa, że przyspieszenie też daje skutki. Nie. Oczywiście gołąb gołębiem, ale powiedzmy
Ale w ro... Każdy inny ptak, ten sam problem. Czasem mi się zdarzało, tu nie wyjdzie, nie wyszło. Czasem tak właśnie od... Nie mam białego, nie mam. Czasem tak się zdarza właśnie, że takie dotknięcie pędzlem stwarza plamy i oczy ptaszków w ten sposób robiłem w niektórych ilustracjach. Dobrze. Troszeczkę sobie usiądę. Mam taki pomysł. Kto ma ochotę ze mną pomalować? Tym razem pozwólcie starszy. Dobra, niech się ktoś ze starszych zabawi. Potem z wami. Ktoś z dorosłych, tak? Proszę bardzo. Tutaj pani dam tej brudnej wody. Tutaj pani chce pokazać, że na drugiej paletce to nakładać czystych kolorów. Tutaj pani ma troszeczkę tego. Jest czarny, niebieski, zielony i zabawi się pani w takiego pawia. No, więc tak, po pierwsze duży pędzel, o ten na przykład, ten, jako taka podstawowa forma, ten pióropusz pawia i będziemy dalej pracować. Śmiało, śmiało, nie strzepywać z pędzla wody, o, ślicznie, ślicznie i zapełnić to, jeszcze więcej wody, więcej wody, więcej wody. Więcej wody, więcej wody. Tak, i zapełnić wszystko. Wszystko to, co jest białe, też zamalować. Już teraz. Dobra. 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 I teraz proszę pani. Dobrze. Dobrze. Weźmie sobie pani do rączki. Dobrze. I spuści pani po jednej kropli. No, no. Dobra, ślicznie, dobrze. Widzi pani, co się dzieje? Widzi pani, co się dzieje? No. No ja będę też dodawał szarnego. O, troszkę za dużo. Nie szkodzi. Ale widzicie państwo, jak nam sprzyja natura, bardzo pięknie. No właśnie. No właśnie. I jesteśmy z Pawiem. Bardzo pani serdecznie dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Państwu chciałem ogromnie podziękować za uwagę. Niemniej czas się zbliża. Kończę swój warsztat, dlatego że staniemy wobec drugiego żywiołu, jakim jest słowo pisane, a zwłaszcza czytane. Zapraszam wykonawcę następnego. Szanowni Państwo, pozwolicie, że w imieniu obecnej dzisiaj dyrektorki, kuratorki pani Lidii Rosińskiej-Podleśnej przeczytam jej słowa, które prosiła skierować do pana Józefa Wilkonia. Szanowny panie Józefie, jako dyrektorka Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem i kuratorka zakopiańskiej ekspozycji pańskiej twórczości, pragnę przekazać moje serdeczne podziękowania za wzruszenie, jakie nam pan ofiarował, przybywając osobiście w krytycznym czasie pandemii na wernisażu w dniu 19 marca. Dziękuję za uznanie, jakie zechciał pan wyrazić dla koncepcji estetycznej wystawy, za docenienie wrażliwości i refleksji wolnej od chronologii i klasycznej systematyki, która pozwoliła całościowo
ukazać pańskie opus magnum. Pragnę również w imieniu nas wszystkich podziękować za uczucie i sentyment, jaki od dziesięcioleci żywi pan dla gór i górali, którzy byli współwykonawcami wielu pańskich projektów i aranżacji przestrzennych oraz za nieukrywaną miłość dla magii tatrzańskiego pejzażu, w którym znajduje pan liczne inspiracje i pozwala nam cieszyć się owocami pańskiej przebogatej twórczości. Lidia Rosińska-Podleśny. To w imieniu pani Lidii. A teraz pozwólcie państwo, że i młodszym, ale tutaj tym nam wszystkim zgromadzonym, przeczytam fragmenty książek, wierszy, bajek autorstwa Józefa Wilkonia, ale nie tylko. Pozwólcie państwo, że zacznę od Wróbli na kuble. Ja będę może przerywał i będę pokazywał państwu tak te ilustracje, bo one są przebogato, przepięknie ilustrowane. Usiadł wróbel na kuble, kręci główką i zerka. Sam tylko jestem? Jeden? Wokół żadnego wróbelka? Po chwili widać dwa wróble. Siedzą zgodnie na kuble. Po niebie coś tam leci. No właśnie, jest i trzeci. Posuń się troszkę, kolego. Spokojnie, przyjacielu. Jest tutaj miejsca dla wielu. Trzy wróble siedzą na kuble, ale przyleciał czwarty, taki z ogonkiem zadartym. Cztery wróble na kuble, nagle zza horyzontu przyleciał wróbel piąty. Pięć wróbli siedzi na kuble. Ten kąt jest jeszcze pusty? Zapytał wróbel szósty. Sześć wróbli na kuble siedzi zgodnie. Jak to sąsiedzi. Wtedy siódmy się zjawił i pewien kłopot sprawił, bo sąsiadowi z górki nadepnął na pazurki. Józef Wilkoń, zbuntowany, Elektron, wydawnictwo Hokus Pokus. Mam tego dość. Dość tej ciasnoty i kręcenia się w kółko, krzyknął Elektron i wyskoczył z atomu. Usiadł. Był wolny. W głowie zawirowało mu od tysiąca pomysłów. Bał się, że ulecą, więc zadzwonił do dziadka Cyberneta. Usłyszał głos babci informatyki. Elektronku, coś taki zdyszany. Chcę o coś zapytać dziadka. Nie ma go w domu. Ostatnio albo siedzi w lesie, albo jeździ na ryby. Babciu, ale ja muszę z nim pogadać. Wymyśl coś, żebyś mógł kontaktować się z dziadkiem, nawet kiedy jest w lesie. Elektron uwielbiał zagadki, więc wziął się do roboty. Nie zaczynał od zera, bo dziadek Cybernet i babcia informatyka już dawno wymyślili komputer. Zatrudnił także trzech braci. Kwark myszkował w bibliotekach, Proton w laboratoriach, a Neutron porządkował zdobyte informacje. Elektron scalał je i łączył jak pająki swoje sieci. Wkrótce Elektron
zadzwonił do babci. Dziadek był na rybach. Babciu, mamy to coś, właśnie z tego dzwonię, tylko że jest bardzo duże, a musi być maleńkie. Takie, żeby dziadek mógł to włożyć do kieszeni, a ty do torebki, kiedy idziesz na zakupy. Myślę, że ci się uda. To maleńkie coś może odmienić świat. Kiedy Cybernet wbierał się na grzyby, babcia wsunęła mu coś do kieszeni. Gdy schylał się po borowika, usłyszał brzęczenie. Sięgnął do kieszeni i zobaczył, że to malutki telefon. Nacisnął gdzie trzeba i przyłożył go do ucha. Cześć, dziadku. Co tam słychać w lesie? Cześć, wnusiu. Chyba widzę wilka. Skąd się wziął u mnie telefon? To prezent. Wymyśliłem go, żebyśmy mieli kontakt, kiedy jesteś w lesie. Po kilku dniach Elektron znowu zadzwonił do dziadka. Dziadziu, kończę nadajnik, który będzie emitował muzykę na cały świat. Jak mi pomożesz, dodamy mu mocy, żeby dźwięki docierały aż do gwiazd. Tymczasem przesyłam wam coś na próbę. I taka opowieść toczy się dalej. Zbuntowany Elektron. Kolejne ilustracje pana Józefa to klejnoty Wieliczki, baśń Jana Kerdena. Fragment. Od najmłodszych lat chłopiec wsłuchiwał się w opowieści swojego ojca o tym, jak wygląda praca pod ziemią. O koniach poruszających kieraty, przewożących bryły soli, szybach, linach, budowaniu korytarzy pod ziemią i o wodzie, która potrafi je zniszczyć. Ale najbardziej lubił słuchać o koniku Białonóżku, którym opiekował się Jan, i o ogromnych komnatach wykutych w złożach soli. I bardzo chciał to wszystko zobaczyć na własne oczy. Chciał to zobaczyć na własne oczy. Antoś, kiedy tylko trochę podrósł, chętnie odprowadzał ojca do kopalni. Razem przemierzali pół mili traktem solnym, który biegł obok ich wsi, a prowadził z Krakowa do Wieliczki. Żegnali się przy szybie Regis, czyli szybie królewskim, gdzie Jan schodził pod ziemię do swoich zajęć. Chłopiec pędził wtedy na jedno ze wzgórz za miastem, Chorągwice lub Siercze. Stamtąd mógł objąć wzrokiem całą Wieliczkę wraz z okolicznymi wioskami, błoniami i lasami. Miasto rozłożyście rozciągało się od klasztoru Franciszkanów przez Zamek Żupny, Farę Świętego Klemensa i Szyb Regis do Rynku Solnego. Za nim stał jeszcze dwór budowniczych żup, panów Bachmistrzów. Ku wzgórzom miasto pięło się wąskimi uliczkami prowadzącymi do zatłoczonego w dni targowe Rynku Górnego. Antek starał się odgadnąć, w którym miejscu głęboko pod ziemią pracuje tata. Bardzo chciał być razem z nim. Niestety w owych czasach nikomu, poza górnikami, nie wolno było wchodzić do kopalni bez zgody samego króla. Kto by się na to poważył, zostałby surowo ukarany przez jego rządcę, czyli żupnika. W niektóre poranki dolinę u stóp wzgórza wypełniała mgła. Wówczas Wieliczka i wszystko wokół niej znikało, jakby zatopione w szaro-błękitnych wodach. Tylko na horyzoncie widać było Mariacką Wieżę w Krakowie, niczym latarnię na odległym lądzie. Wtedy myśli chłopca biegły do Królewskiego Grodu, który, jak słyszał, był
cały zbudowany z kamienia. Potem wiatr rozwiewał mgły, a on powracał ze swoich marzeń na wielickie wzniesienia. Ze wzgórz Antoś schodził do miasta, do Jakuba, przyjaciela swojego ojca. Jakub pracował w powrozowni, gdzie z łyka i konopi skręcano liny do kopalni. Chłopiec pomagał tam, przysłuchując się gawędom. Jakub, podobnie jak Jan, bardzo lubił opowiadać. Jego historie były pełne niesamowitych zdarzeń i nieraz od ich słuchania cierpła skóra. Gdy w powrozowni i w domowym obejściu w Bogucicach nie było nic do roboty, Antyk wyruszył na wyprawy po lesie, łąkach i polach. Tak chłopcu płynął czas, aż pewnego roku kilka wydarzeń zapoczątkowało jego wielką przygodę. Podczas jednej z wypraw do lasu podążył za zielonkawym światłem przebijającym zza drzew i trafił na małą, ukrytą w głębi kniei polankę. Kiedy tam dotarł, wydawało mu się, że jakaś świetlista postać zniknęła wśród paproci. Odkrył w tym miejscu źródełko o szmaragdowej wodzie, szemrzące tak cicho, że dotąd wiedziały o nim tylko zwierzęta. Na polanie wśród traw znalazł także małą, osieroconą kunę, którą zabrał do domu i wykarmił mlekiem. Nazwał ją Łapką. Z czasem Antek uratował jeszcze wiele innych zwierząt. Przychodziły na polankę, szukając jego pomocy, a ufały mu, jakby był jednym z nich. Parę miesięcy po odkryciu źródełka, pewnego popołudnia, ojciec zabrał Antosia do zamku Żupnego. Wstąpili do łojowni po lampę i zapas tłuszczu, a potem udali się w głąb podwórca, gdzie obok baszty stała kuchnia. Tam wydawano posiłki kopalnianej braci. Dzieląc się z ojcem chlebem i polewką, Antek przysłuchiwał się rozmowom. Górnicy opowiadali o zapomnianym chodniku, którym można było się dostać do kopalni i do złóż soli wypełniających przepastne jaskinie. Od tego dnia myśl o tajemniczej drodze, dzięki której mógłby dostać się do kopalni, nie dawała Antkowi spokoju. Przygotował sobie sakwę, w której miał linę, kilka świec, krzesiwo i mały czekan. Z torbą zarzuconą na ramię i z łapką za pazuchą wyruszał na poszukiwania w Wieliczce i okolicach. Zaczął od kryjącego się pod solnym traktem tunelu, którym kończyła się długa na 300 łokci szopa powrozowni. Następne było wzgórze z drewnianym kościółkiem świętego Sebastiana, na którym według opowieści Jakuba odprawiano w pradawnych czasach tajemnicze obrzędy. Potem dwa zapadliska, jedno blisko górnego rynku, a drugie przy drodze od świętego Sebastiana do rynku solnego, na wysokości szybu Seraf. Miejsc, gdzie szukał, przybywało, ale w żadnym nie spełniły się nadzieje chłopca. I co było dalej, to już zapraszam do książki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, fragmenty książek Zbuntowany elektron, Wróble na kuble i Klejnot Wieliczki przeczytał dla Państwa pan Rafał Królikowski, aktor filmowy i teatralny. Tym samym... Tym samym, drodzy Państwo, nasze spotkanie dobiega już końca. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za pokaz ilustratorski. Mimo że nazwaliśmy nasze spotkanie finisarzem, to zapraszam Państwa do Miejskiej Galerii Sztuki jeszcze do 22 lipca, żebyście mogli jeszcze bliżej zapoznać się z dziełami pana Józefa Wilkonia. Serdecznie też polecam bliski mojemu sercu pokaz filmów o sztuce. No, nieprzypadkowo twierdziliśmy, że osobowość pana Józefa Wilkonia
Wilkonia jest gotowym scenariuszem na film, dzięki czemu udało nam się zgromadzić w tym wyjątkowo trudnym roku i zrealizować odsłonę pokazu filmów o sztuce. Szanowni Państwo, w imieniu burmistrza miasta Zakopane, w imieniu mojej nieobecnej, ale usprawiedliwionej zastępczyni, która jest artystką rzeźbiarką i jest na plenerze, pani Lidii Rosińskiej-Podleśny, czyli kuratorce tej wystawy, bardzo dziękuję za to spotkanie. Zapraszam na ciąg dalszy, na festiwal literacki, na Kulturalny Plac Niepodległości. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia.